wierzący człowiek, człowiek odrodzony z Bożego Ducha, to jest człowiek, który w swoim życiu może osiągnąć właściwie wszystko. A czy osiągnie, to jest inna sprawa. Ale że może, to są fakty. Religia zadaje różne pytania pod tytułem, czy Bóg chce. Najczęściej sobie pytanie, czy Bóg chce. Ale religia nie rozumie pewnej ważnej kwestii. Pewnej kwestii bardzo brutalnie brzmiącej, że Bóg to zrobił z ludzkością w zasadzie jedną rzecz. Jedną rzecz. On odkupił ludzkość. Jezus umarł za grzechy ludzi i odkupił ludzkość. I to jest w zasadzie wszystko, co zrobił Bóg. Efektem tego odkupienia było zjednoczenie z Bogiem tych ludzi, którzy to odkupienie przyjęli. Więc ktoś, kto przyjmuje odkupienie, kto przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, w swoim duchu łączy się z Duchem Świętym i staje się z Bogiem jedno. I troszeczkę rola Boga się skończyła. I ludzie w ogóle, a religia dalej tutaj rozpościera potężną taką przestrzeń na temat Boga. Ja też tak kiedyś robiłem, bo byłem religijnym człowiekiem. Ja w ogóle uważałem, że Bóg na przykład wpływa na ziemię, że Bóg tam się porusza w różnych miejscach, że Bóg tam robi przebudzenia. W ogóle jeszcze myślałem, że Bóg robi. To się dowiedziałem później, że tego Bóg nie robi w ogóle. Przeczytałem taki werset, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. I to słowo dał, to jest dał na zawsze. O, Dawid. I kiedy człowiek rodzi się na nowo z Bożego Ducha, to nie jest coś takiego, że człowiek ten jakby jest zdany, o, to jest dobre słowo, zdany na łaskę Boga. Bo to tak się wydaje, że jesteśmy zdani na łaskę Boga. Jeśli Pan zechce, jeśli Pan pobłogosławi, jeśli Pan zrobi, jeśli Pan to pomoże. Ale widzicie, Bóg nie pomaga. On nie ma ci w czym pomóc. Oszukali. Oszukali nas oszukali. W ogóle nas oszukano. Rozumiecie? Jest taka piosenka Turbo, takiego starego zespołu heavy metalowego, ponieważ tego słuchałem przez lata. To wspominam, dorosłe dzieci mają żal. Taka jest piosenka, bo zobaczcie, że dorosłe dzieci, to jest świetny tekst. Za kiepski przepis na ten świat. Rozumiecie? Nas oszukano. Oszukano nas. Oszukano nas, że nas, że Bóg nam pomoże. Oszukano nas, że Bóg nas prowadzi. Oszukano nas wszystkich. Oszustwo. I to się tak ciągnie z pokolenia na pokolenie. I potem powstaje nowe pokolenie, znowu z takim schematem myślowym. Ale jak się narodziłeś z Bożego Ducha i w ogóle jesteś człowiekiem, który rzeczywiście jest pasjonatem Pisma Świętego. Ja nawet nie chcę tutaj mówić o innych sprawach, ale pasjonatem Pisma. Jestem pasjonatem Pisma. Pasjonatem. Pasjonat to nie jest człowiek, który czyta Pismo. Pasjonat to bada Pismo. Rozumiecie? Bada je. On w nim siedzi. Ja 20 razy siedzę w Piśmie. I te sformułowania wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, nie mają nic wspólnego z tym, że to Bóg ci pomaga. On nie pomaga. On ciebie ugruntował w sobie i uzdolnił do tego, abyś mógł
osiągnąć w zasadzie wszystko na tej ziemi. I to jest fenomen. I na przykład przychodzą do mnie ludzie i mówią tak: jaki Bóg ma dla mnie plan? Pomodlisz się? A ja mówię do niego tak: a co chcesz? Czego chcesz? I on stoi na mnie, patrzy. Ja mówię: nie, no czego chcesz? Czego chcesz? Ja mówię: z jakiej dziedziny? Ja mówię: nieważne z jakiej dziedziny. Czego chcesz? Mówię: chcesz surówkę z marchwi zjeść? On mówi: chcę. Ja mówię: oto boski plan za twojego życia. To jest dla ludzi bardzo trudne. Ludziom jest się tak trudno pogodzić z faktem, że 99% głosu Boga do człowieka to są pragnienia. Się spalają. Grzebią w tym 1%. Religia tam grzebie. Grzebie tam. Ktoś powie: a ja mam takie pragnienie, żeby codziennie chodzić na ćpany. To też Bóg? Ja mówię: nie, to nie jest pragnienie. To jest wyrodnienie twojego mózgu. Jak poprzebywasz z tym mózgiem w obecności Bożej, to ci to zniknie. Wchodzi się w obecność Bożą i się przebywa, ty i twój chory mózg w obecności Bożej, i wtedy znikają stamtąd chore zajawki z mózgu, a pozostają pragnienia państwa. Potem się po prostu patrzy, czego pragniesz. Czego pragniesz? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Filipian 4,13. Co mogę? Wszystko. Wszystko to jest ogół rzeczy i spraw. Ogół rzeczy i spraw. Wszystko mogę. Móc to mieć do czegoś prawo i być w stanie to coś zrobić. Bóg nam, ludziom odrodzonym z Bożego Ducha, dał prawo, podkreślam słowo, prawo do tego, abyśmy mogli zrobić wszystko. Prawo. Prawo. Nie dał nam kawałek prawa. Nie powiedział: jak mi się będzie podobało, to ja coś zrobię przez ciebie. Rozumiecie? Jest taki dowcip. Nie wiem, czy to jest dowcip, czy to jest fakt, ale dowcip. Może to faktycznie tak było. Jakkolwiek rzecz się ma w ten sposób, że na jakiejś tam uwielbieniu kobieta pięknie śpiewała i podszedł do niej ktoś potem po nabożeństwie i mówi: słuchaj, naprawdę pięknie to śpiewałaś. A ona mówi: wiesz, to nie ja, to Pan. Pan mówi: nie no, Pan by to zrobił lepiej, bez przesady. Przesadzaj. Bo to tak trzeba odpowiadać takim ludziom. To nie ja, to Pan. Widzicie, chrześcijaństwo to nie jest bycie rycerzem Chrystusa. To nie jest bycie żołnierzem Chrystusa. To nie jest bycie pracownikiem Chrystusa. Chrześcijaństwo w swojej jakby kwintesencji, głębokiej kwintesencji, to nie jest w ogóle nawet bycie przyjacielem Chrystusa. Chrześcijaństwo to jest zjednoczenie z Chrystusem. To jest cholerna różnica. Rozumiecie mnie? Zjednoczenie. Zjednoczenie. Wstajesz rano, otwierasz oczy, rozumiesz, i patrzysz tak jak Chrystus. W ogóle to jest to. Nie: Panie, pokaż mi, bo widzę. Oczywiście ja uczę na temat wiary, ja najwięcej w swoim życiu uczę na temat wiary, bo bez wiary to się nie nadajemy do niczego, żeby zrozumieć cokolwiek z tych rzeczy i wziąć cokolwiek z tych rzeczy. Ale człowiek narodzony z Bożego Ducha musi uwierzyć w zjednoczenie. A więc, że co? Wszystko mogę. Wszystko. Marek 9,23. Wszystko jest możliwe dla wierzącego.
A więc jeśli umacnia Cię Chrystus, inaczej, jak umacnia Cię Chrystus? On umacnia Cię przez wprowadzenie Cię w ruch wiary. To jest umocnienie Chrystusowe. Umocnienie Chrystusowe to nie jest pomoc Boga, że Ty sobie biegniesz, a Pan Cię popycha, żebyś biegł szybciej. Albo Pan Ci przeszkody w ogóle usuwa spod nóg. Tak to nie działa, to są iluzje, to wymysły religii. Ja wiem, że w niektórych z Was może ta religia jest bardzo mocno wbita i może nie chcecie się rozstać z tym myśleniem. Bo to jest fajne tak iluzyjnie myśleć. Ja kiedyś, jak się dowiedziałem, że Bóg nie kontroluje ziemi, to mi się grunt usunął pod nóg. Naprawdę. Ja byłem rytym zielonoświątkowcem i uważałem, że Bóg rządzi ziemią. Koniec. A jak do mnie doszło, że On nie rządzi ziemią i przez moją głowę przeleciały w ogóle tysiące faktów, takich jak w ogóle Holokaust, rozumiesz, towarzysz Stalin i cała jego ekipa, i to wszystko przebiegło przez moją głowę i w ogóle przysiadłem, mówię, wow, Ty nie rządzisz ziemią. No dramatyczna historia. Czyli co? Jestem tutaj sam? Nie mam żadnego podparcia w Tobie? Rozumiesz? Krót spod nóg się usuwa. Ale to jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie polega na opieraniu się o Boga. Nie polega na zakrywaniu się Bogiem. Chrześcijaństwo polega na byciu Bogiem na ziemi. Rozumiecie? Na tym polega chrześcijaństwo. Na tym ono polega. Gdy wierzysz Bogu, to wszystko możesz. Zestawcie te dwa wersety. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie i wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jeśli wierzysz Bogu, to wszystko możesz. Naszą jedyną rękojmią sukcesu jest wiara Bogu. I to jest umocnienie Boże. Ja jak wierzę, to idę przez życie, rozumiesz? A diabeł mi robi w ogóle peeling nóg. Rozumiesz? O to tu chodzi. Jak wierzysz, to kiedy przychodzą demony, to mówię, nas wystawiasz nogi i mówisz peeling. On bierze pilniczek z szafki, a ty mówisz, nie, ząbkami. Ząbkami. Ale to trzeba wierzyć. Ja musiałem ze swojego życia wyeliminować tematy Panie ratuj, Panie pomóż. W ogóle wyeliminować. Ja wyrzuciłem to. Ja tego nie mam w sobie. Nie mam w sobie tego. Nie mam. Bo po co? Po co to mieć? Wiesz, jak jesteś mistrzem sztuk walki, to nie chodzisz z ochroniarzami. Ludzie Boga wzięli za ochroniarza. Panie, chroń mnie. A Bóg mówi, ale przed czym? No wiesz, Panie, przed tym światem, przed diabłem, to tak w ogóle nie chroni. Ja tylko sobie mogę wyobrazić zażenowanie aniołów, którzy tak się trzymają za twarze, jak nas słyszą czasem. Rozumiesz? Bo to jest w ogóle wstyd. Wszystko mogę jako wierzący człowiek. Wszystko możesz jako wierzący człowiek. Wszystko możesz, jeśli wierzysz Bogu. Nic nie masz więcej oprócz wierzenia Bogu. Nic nie masz więcej. Nie posiadasz żadnej opieki innej, ochrony. Wiecie, człowiek sobie może wszystko wkręcić w głowę. Ja przebywałem w różnych szpitalach psychiatrycznych przez różne koleje mojego życia. Widziałem różnych ludzi, mieli różne rzeczy powkręcane w głowę. Rozumiesz? Rozmawiali sobie z różnymi ludźmi, siedzieli na pustym łóżku, mieli dobry czas. Rozumiesz? Różni paranoicy. Tu głos, tam głos. Rozumiesz? Impreza w każdej chwili. Zawsze byli z kimś. Małe dzieci wymyślają sobie partnerów do zabawy. Jasiów,
Krzysiów, Gosiów, oni tam chodzą, rozumiesz, oni się z nimi bawią. Dziecko siedzi samo w pokoju, z kim się bawi? Z Jasiem. Rozumiecie? Jak nasze dzieci bawiły się z jakimś tam czymś, ja tylko patrzyłem, czy nie demon. Jak coś to mówię zgromić, wyrzucić, ale jak patrzyłem, że to jest tylko wymysł ich wyobraźni, mówię, dobrze, to niech tam z Jasiem bawi się. Potem wyrośnie, zapomni o Jasiu. Ludzie sobie robią takiego kogoś z Boga i mówią, pomagaj mi, prowadź mnie, dodawaj mi otuchy, pokrzep mnie, postać mnie na kolana, tatusiu. Potem mówią, siedziałem u taty na kolanach, mam taką bliską relację z tatą. Ja mówię, posłuchaj mnie, ty jesteś na terapii. Na terapii jesteś. Na terapii. Może niektórych z was to boli, a to jest na terapii. Bo to jest wymyślanie sobie. Rozumiesz? Masz deficyty związane z sieroctwem, brak ojcostwa. Ja to rozumiem, to jest w ogóle wszystko w życiu ludzi. Tylko to jest do wyeliminowania, a nie do stworzenia doktryny zastępczej. Bóg nie jest, to nie ma takiej postaci, co ci bierze na kolana, cię gładzi, nawet to czujesz. Nawet jego zapach czujesz. Jakbyś powiedział lekarzowi, od razu była hydroksyzyna. Znaczy, dobra. Hydroksyzyna. Ja nie mówię, że nie ma cudów. Ja jestem człowiekiem cudów. I człowiekiem chodzącym w cudach. Ja wiem, czym jest duchowa rzeczywistość bardzo dobrze. I mam z nią kontakt. Ale wiem, czym też jest iluzyjny system w głowach ludzi. Gdzie ludzie zaprzeczają prawdzie na rzecz tego, co pozornie daje im poczucie bezpieczeństwa. Właśnie taki Bóg u katolików zwany Bozią. Rozumiesz? Bozia. Bozia ochroni, Bozia obroni, Bozia przyjdzie z pomocą. A jak nie przyszła, to co? To co powiesz? A ile razy nie przyszła Bozia? Ile razy cierpiałeś? Ile razy czułeś się jak gówno w przeręblu? Ile razy? I modliłeś się lękowo innymi językami i nie wiedziałeś, co się dzieje w twoim życiu. Ile razy? Wiesz doskonale, że wiele razy. I nie dlatego, że Bóg nie chciał pomóc. Tylko dlatego, że Bóg pomógł 2000 lat temu człowiekowi. I dzisiaj każdy człowiek jest w stanie żyć, każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha jest w stanie żyć potężnym, silnym, zwycięskim życiem wiary. Dlatego On nie pomaga, bo pomógł. Pomógł. Rozumiesz? Pomógł. To nie pomaga, bo pomógł. Jakby tak chrześcijanie zaczęli widzieć siebie jako bogów chodzących po ziemi, to by zobaczyli, że są niezniszczalni. Niezniszczalni psychicznie. Niezniszczalni duchowo. Rozumiecie? Niezniszczalni. Że mogą sterować rzeczywistością. Żeby to zobaczyli. Że ich słowa wiary są w stanie zmienić każdą rzeczywistość w ich życiu. Każdą. Izajasz 1,19. Jeżeli zechcecie być posłusznymi, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Zawsze jest jakieś jeżeli. Są obietnice Boże i jest zawsze jakieś jeżeli. Jeżeli to spójnik, to jest spójnik określający warunek. Rozumiesz? To warunek określa. Zawsze jakiś warunek. Zawsze są jakieś warunki. Zawsze są jakieś warunki. Od kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, to Bóg stanął po naszej stronie. W ogóle ty wierzysz to? Spójrz teraz w swoje serce. Czy ty wierzysz, że Bóg jest 24 godziny po twojej stronie, nie teoretycznie,
Nie, że mówi to mój chłopak, moja dziewczyna, nie. Ale że jest zjednoczony z tobą do tego stopnia, że posiadasz dostęp do jego zasobów mocy. Przez cały czas. Czy się modlisz, czy nie modlisz? Czy pościsz, czy jesz w ogóle dużo? Rozumiesz? Czy jesteś w kościele, czy poza kościołem? Czy właśnie się zdenerwowałeś i nagrzeszyłeś, czy jesteś spokojny, jak kryj za spokojem? On jest z tobą na zasadach takich, że posiadasz stuprocentowy dostęp do jego mocy, takiej samej, jaką on ma. Pytanie w ogóle, czy to się wierzy? Czy to pozostaje jedynie elementem intelektualnym u chrześcijanina? I chrześcijanin mówi, tak, ja w to wierzę. A potem się modli i mówi, Panie, pomóż. Panie, daj mi znak. Panie, wyeliminuj moich wrogów. Ludzie w ogóle myślą, że Bóg to jest postać taka, która w ogóle jest, nie wiem, zabójcą na zlecenie. Rozumiesz? Pan mnie tak kocha, że moich wrogów wyeliminuje. Ale Pan nie eliminuje wrogów. Jest napisane, oni zginą z twojej ręki. Z czyjej ręki? Z twojej. Rozumiesz, o co tu chodzi? Z twojej ręki. To twoje słowa. To twoje działania. Rozumiesz? To twoje ruchy są honorowane przez Boga. Honorowane. On je honoruje. Kiedyś ktoś mnie zapytał, a skąd ty wiesz, że Bóg jest z tobą? Ja mówię, bo nie dałby rady inaczej. Bo to jest temat zamknięty, wiesz? Mówię, to jest temat zamknięty. Cholernie trudna sprawa. Zamknięty jest temat od 20 lat. Narodziłem się z Bożego Ducha. 20 lat temu. Zjednoczył się ze mną i w ten sposób sobie związał ręce. Wziął się ze mną, zjednoczył na zawsze. Wziął się ze mną, zjednoczył na zawsze. I koniec. I koniec. A rozumiecie, co zrobił? Związał się ze mną. Ja nie wiem, czy ja bym się ze sobą związał. W ogóle on się ze mną związał. Stworzył mi środowisko, w którym przyjąłem Jezusa i się ze mną związał. Kiedyś tutaj powiedziałem w kościele, że się Boga nie pytam o nic. To tu się sporo osób zgorszyło. Potem część z nich odeszła. Nie pytasz Boga? Ja mówię nie. A czemu mam pytać? Tak? Ale bo mu nie wiesz wszystkiego. A skąd ty to wiesz? Dlaczego takie założenie zrobiłeś? Dlaczego zrobiłeś takie założenie? Bo ja jako człowiek wiary mam inne wyznanie, jak wstaję rano. Ja mówię, ja wszystko wiem. Wszystko wiem. Wszystko wiem. Wszystko potrafię. Wszystko mogę. Wszystko zrobię. To jest na moich ustach. To jest w moim sercu. A rozumiesz? Ja nie mam zastanawiania się. Ja mówię, ja wszystko wiem. Ktoś powie, to nie popełniasz błędów? Mówię, czasem mi się zdarzało. Z wiekiem coraz mniej. Ale ja się nie interesuję tym. Ja wierzę w zjednoczenie. On chce i może błogosławić moje i twoje życie. Tak to nazwijmy. Będąc w Nim, możemy wszystko. Ale warunkiem jest nasze zaufanie do Niego. Zawsze wszystko rozbija się o zaufanie. Czy komuś ufasz, czy komuś nie ufasz. Masz teraz jakiś problem z jakimś człowiekiem, teraz sobie szybko tego człowieka przywróć w głowie. Z jakimś człowiekiem masz problem. Ty dlaczego masz problem z tym człowiekiem? Brak jest między wami zaufania. To wszystko. Na mniejszym lub większym odcinku nie ufasz temu człowiekowi. Rozumiesz? I w związku z tym powstają między wami problemy.
Bo jeśli się komuś ufa, to nie ma problemów. W małżeństwach są problemy, bo ludzie sobie nie ufają. W relacjach są problemy, bo sobie nie ufają. Wiesz, na czym polega nieufanie sobie, na przykład w małżeństwie? Jest mąż i żona, mają dokument, że są małżeństwem, mają obrączkę, że są małżeństwem, rozumiesz? Jest wszystko pięknie, za wyjątkiem kilku rzeczy. Mają parę elementów, w których sobie nie wierzą, bo się zawiedli, bo się skaleczyli na sobie, bo się poparzyli. Wiecie, co teraz robią? Budują sobie system ochronny przed sobą nawzajem. Taką blokadkę. Taki malutki, sztywny hol. I jak się do siebie przytulają, to wszystkim się przytulą oprócz tego miejsca. Ono zawsze odstaje. I potem się dziwią, wiesz, jakoś nie możemy być blisko. Ja mówię, wiesz, dlaczego nie możecie być blisko? Bo macie miejsca, gdzie jest brak zaufania. Jak się komuś nie ufa, to się ufa w tej dziedzinie sobie. I opiera się na sobie. Jeśli się nie ufa w jakiejś dziedzinie Bogu, to się buduje własną formułę bezpieczeństwa i na tej formule się opiera. A rozumiecie? A z Bogiem jest krótki kaszel. Bo Bóg jest jakby zero-jedynkowy. Powiedział, jestem alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. To jest zero-jedynkowa, bo jakby tak, albo ufasz mi w 100%, tak? Albo w ogóle jest kiszka. Albo się nie przytulimy, Arturek. Rozumiesz? Albo się nie przytulimy. Zaufanie do Boga to jest klucz. To tym kluczem otwieramy bramę błogosławieństwa. To jest nieważne, że ktoś wie, że jest błogosławiony. Jak nie ufasz, to twoja informacja, że jesteś błogosławiony, jest dla ciebie niczym. Wierzyć trzeba chcieć. Żeby komuś ufać, to trzeba chcieć komuś ufać. Trzeba złamać tą blokadę. Trzeba zaryzykować. Zaryzykować. Wiecie, jak ja ryzykowałem, ufając Bogu. Myślicie, że co to jest? Że to jak kiedyś słuchałem świadectwa takiego homoseksualisty, to się nawrócił. On mówi, człowieku, myślisz, że jak się nawraca homoseksualista, to wstaje rano z łóżka i mówi, dajcie mi babę? Mówi, w ogóle ja musiałem do siebie parę lat dochodzić, żeby mi się kobiety zaczęły podobać. W tym czasie, co to mówił, to już miał żonę, dwoje dzieci i miał służby w Indiach. Rozumiecie? Ale on mówi, to nie było takie hopsiu. Przebudować teraz umysł. Całe życie mu się chłopy tylko podobały, teraz mu się baba ma podobać. Ale wiecie, co zrobił? Powiedział, mogę. Boże, Ty mieszkasz we mnie. Mogą mi się podobać kobiety. Zrób mi rewolucję w mózgu. Zaczął wyznawać, że mu się podobają kobiety. Zaczął myśleć o kobietach. Ciężko jest myśleć o kobietach, jak się jest homoseksualistą. Jak się ma własną koncepcję obronną, ciężko jest myśleć kategorią Bożą. Bierzesz tą kategorię Bożą i mówisz, kurczę, ale najchętniej bym to zepchnął, popchnął, ale przecież mam wierzyć. No, ale jak mam wierzyć? Co mam teraz robić? No jak mam w to wierzyć? Powiem ci, jak masz wierzyć. Musisz się przez to przebić. Musisz to włożyć do głowy, zacząć o tym mówić, zacząć ryzykować w tych dziedzinach. Ryzykować. 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 20 lat ryzykuję non-stop. Ciągle szczup się ryzykuje. Cały czas ryzykuje. Ja zobaczyłem, że w chrześcijaństwie się ryzykuje. Chrześcijaństwo to nie jest sport dla spokojnych ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? To nie są szachy. To nie szachy. To albo jest rewolta w głowie. Rozumiesz, o co chodzi? Albo nic z tego nie ma. Nic. Będzie się taką popierdółką, która będzie tak chodzić. Halleluja, halleluja. Pójdziesz do nieba, bo wszyscy pójdą. Co się narodzili z Bożego Ducha. I w niebie będziesz też stał tam przy bramie. Halleluja. Rozumiesz? Będziesz to, co nie będziesz. Rozumiesz? Może jak się odezwę, tak było.
nie oznacza jednak ogólnie uznawać Boga za Boga, ale w 100% liczyć się z Jego wszystkimi zasadami. Tymi wygodnymi i niewygodnymi. I ludzie mówią, wiesz, ale łaska jest taka w ogóle bezkontuzyjna. Ja mówię, kogo słuchałeś? Kogo żeś się osłuchał już? Już się włączyłeś YouTube'a? Już się posłuchałeś tych hiperłaskawców, co pieprzą trzy po trzy? Już? Już? Kogo się osłuchałeś? Nie słuchaj, mówię ich. Oni nie wiedzą, co mówią. Nie wiedzą, co twierdzą. Nie wiedzą. Ja osobiście uważam, ja wiem, że to jest w ogóle nie do przeforsowania, bo nie ma globalnej formuły zarządu Kościoła na świecie. Ale ja jestem osobiście za przebadaniem psychiatrycznym wszystkich kaznodziei. Każdy głoszący na świecie powinien zostać przebadany pod kątem zaburzeń psychicznych. Elektroencefalogram powinni mu zrobić wszystko. Rozumiecie? Żeby go dopuścić w ogóle za tę kazanicę. Bo za kazanicę może wejść każdy kretyn, a na YouTube to już w ogóle podwójny. Bo tam go nie widać. Wiesz, o co chodzi? Bo tam go nie widać, zdjęcie sobie wstawi w ogóle kogo chce. Rozumiesz? Głos podłoży jaki chce. Tło zrobi jakie chce. Rozumiesz? Powiesi te piękne zasłonki w piwnicy i koniec! Jest kościół. I on już głosi słowo. I potem kada właśnie, że to jest bezkontuzyjne. Nic nie jest w Bogu bezkontuzyjne. Bo to jest przebicie się ze strefy naturalnej do ponadnaturalnej. Jak chcesz się dowiedzieć, jak to działa, to poczytaj księgę Daniela, jak się w ogóle anioł z odpowiedzią przebijał przez 3 tygodnie. Anioł się przebijał przez 3 tygodnie. Z nieba na ziemię, anioł, który używa 100% umysłu i mówi, nie dostałbym się tutaj, gdyby nie Michał, książę wojsk pańskich, on mi pomógł. Czyli okazuje się, że tam była wojna, żeby gość się na ziemię dostał. A my się musimy bez przerwy przebijać przez duchową rzeczywistość. To nie jest bezkontuzyjne. My nie mamy obietnicy bezkontuzyjnego życia. My mamy obietnicę zwyciężania. Rozumiesz? My mamy obietnicę zaleczenia wszystkich ran, uzdrowienia wszystkich chorób. Taką mamy obietnicę. Taką. Wierzyć, to znaczy wierzyć we wszystko. Co się nam podoba i co się nam nie podoba. Jak się coś nie podoba z Bożych prawideł, robisz od razu założenie. Jestem nienormalny w tej kwestii. Od razu dzisiaj ustanów to raz na zawsze. To Bóg jest normalny we wszystkim, a ty tylko w tym, w czym się z Nim zgadzasz. W jakiejkolwiek dziedzinie się z Nim nie zgadzasz, jesteś nienormalny. I ustal to sobie raz na zawsze. A rozumiesz? Będziesz miał jasność. Bo jego prawda to jest coś, co jest normalne. 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 Jakub 2:10. Ktokolwiek bowiem zechce zachowa całe prawo, a w jednym uchybi, stanie się winnym wszystkiego. To jest starotestamentowy werset, obrazujący nam duchową zasadę, że Bogu należy wierzyć w każde Jego prawidło. To jest proroczy zapis. Nam się wydaje, że możemy w coś nie wierzyć. I będzie szło. Nie będzie szło. Nie będzie szło. Taki rodzaj wiary wymaga przebywania z Bogiem i badania Jego prawd. Rozumiesz? Przebywania z Bogiem i badania Jego prawd. Ludzie, przebywanie z Bogiem traktuję jako dodatek do życia.
Przychodzą do mnie ludzie i chcą, żebym im pomagał. Ja mówię, modlisz się? Tak. Który chrześcijanin sobie się nie modli? Dobrze, mówię. Opowiedz mi o swoim życiu modlitewnym. I najczęściej jest co? Ja mówię, opowiedz mi o życiu modlitewnym. Przecież się modlisz. Ja mogę ci opowiedzieć o moim życiu modlitewnym. Patrzę, chłop nie umie mi opowiedzieć. Ja mówię, o której wstajesz do pracy? O 6. Ja mówię, od jutra wstajesz o 5. Między 5 a 6, wiesz co robisz? Modlisz się. Codziennie. A on mówi, ile? Pada pytanie. Rozumiesz mnie? Posłuchaj teraz. Pyta mnie, ile czasu ma to robić? W ogóle przez chwilę zamilkłem. Ja mówię, jak często, mówię, oddychasz w roku? Cały rok oddychasz się? Nie, no cały rok. Ja mówię, dobrze, dobrze, przyjmijmy rok. Rok mam wstawać o 5? Ja mówię, jeśli zmienisz pracę, będziesz pracował, musisz wstawać wcześniej, to wstaniesz wcześniej. Na razie rok. Dla ludzi to się w głowie nie mieści. Jak to? Ale chcą sukcesu. Co ja mam robić w tym komorze? Krzyżówki rozrzucę. Proszę, jeszcze masz robić w komorze? Przecież jesteś narodzony z Bożego Ducha, zjednoczony z Bogiem. Przecież to jest twoje naturalne środowisko życiowe. A może nie wiedziałeś, że to jest naturalne środowisko? A może ty myślałeś, że to trzeba inaczej? Wstać rano, powiedzieć dzień dobry, Panie Boże, wieczorem dobranoc, Panie Boże, a jak jest sraka przy dupie, to ratunku, Panie Boże. Może taką miałeś koncepcję tego środowiska? Nie, to jest błędna koncepcja. Żeby móc wierzyć Bogu, trzeba z Nim przebywać. Ludzie mówią, ale ja nie mam o czym rozmawiać z Bogiem przez pół godziny. To pięknie się kochacie. Luksus, mówię, układ. Mówię, też masz tak w małżeństwie w domu? Też ta miłość taka jest, że nie macie o czym sobie pogadać? Ludzie nie chcą tego konfrontować. Trzeba badać jego prawdy, badać. Nie przeczytać prawdy, no się zgadzam się. No nie znam nikogo według ciała. No oczywiście, że nie znam nikogo według ciała, ale jestem duchowym człowiekiem. Duchowym człowiekiem jestem. Aha, w niedzielę są imieniny cioci Krysi. No tak, to nie pójdę do kościoła, bo ciocia Krysia ma imieniny. Ciocia Krysia, córka diabła. Rozumiesz, o co chodzi? Nienarodzona z Bożego Ducha. Ciocia Krysia. On nie idzie do kościoła, bo on poszedł do cioci Krysi. Przecież to jest rodzina. Kto? Rodzina? Wiecie, rodzina to po grecku patria. Od pater, ojciec. Żeby być z kimś rodziną, trzeba mieć jednego ojca. A tu już jest dwóch. Twoim ojcem jest Bóg, ojcem cioci Krysi jest ojciec kłamstwa. Dwóch ojców. To już jest Bóg. Rozumiesz? To nie jest twoja rodzina. To co mam powiedzieć cioci Krysi, że się goniła. Jak to ciocia Krysia zadzwoni do mnie i powie, przyjdź na jedynie recepę, ja bym kąsił. Mówię ciocia Ewangelię, no mówię już 380 tysięcy razy, to bym kąsił. Ale to ciocia się nie będzie do mnie odzywać, aby tym lepiej. Jednego diabelskiego pomiotu w twoim życiu nie. Ale może jest szansa dla cioci. Skrom duchy humanizmu. Co mówi słowo, albowiem dziś jest dzień zbawienia. Ta ciocia już był 300 tysięcy razy. Ciocia wszystko wie. Ciocia się nie nawraca, niech się goni. Nie mamy czasu dla cioci. Ale ja myślę, nie, źle myślałeś. Myśl tak, jak mówi Bóg. Nie znasz nikogo według ciała. W sposób praktyczny. Praktyczny. Nie znasz. Nie znasz. Rozumiesz? Nie znasz. A wiecie, co się ciągnie dalej, o tym już nikt nie chce słuchać.
Tam jest napisane, a jeśli Chrystusa znaleźli według ciała, też nie znamy. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że na żadnym widzialnym cudzie w twoim życiu nie możesz się oprzeć. Bo to się stało w ciele. Miałeś doświadczenie w ciele. Doświadczenie Boga w ciele miałeś. Dziękuję bardzo. Miałeś doświadczenie Boga w ciele? Super. Wiesz, co masz zrobić? Zapomnieć. Zostałeś uzdrowiony ze śmiertelnej choroby? Aleluja. Przypominaj tylko na świadectwach. A tak zapomnij. Widziałeś aniołów, jak tańczyli? Widziałeś? Widziałem. Zapomnij. Rozumiesz? Zajmij się rzeczami, których nie widać. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. To jest dla ludzi rzeczy bardzo trudne. Ale tak się buduje wiarę. Tak się bada prawdy. Chcemy sukcesu, tak działamy. Kiedyś przy Heigenie Jezus się objawił Kenetowi Heigenowi, stanął przy jego łóżku i zaczął do niego coś mówić. A on mówi do niego, przepraszam Panie, jeśli faktycznie jesteś tym, dla kogo się podajesz, to na każde Twoje słowo dasz mi przynajmniej 2 albo 3 wersety z Pisma Świętego. Inaczej w ogóle nie uznam Cię za Jezusa. Kenneth Hagen. Jezus się nie obraził. Powiedział, podam Ci nawet więcej. I dalsza rozmowa Kennetha Hagena z Jezusem Chrystusem w tej wizji wyglądała w ten sposób, że Jezus do niego mówił, podawał mu wersety biblijne. Ktoś powie, to jest nienormalne. To nie jest nienormalne. To jest prawdziwe. Prawdziwe. Bo Hagen nie był zaburzony na poziomie niskiego poczucia własnej wartości. Jak zobaczył Jezusa, to nie trzęsło się wszystko w nim, tylko powiedział chwileczkę. Momencik. Różne rzeczy widziałem. Żyję już trochę na tej ziemi i w paru kościołach byłem. Różne rzeczy widziałem. Rozumiecie? Jakże to się różni, rozumiecie? Od tego, proszę Ciebie, jak jesteśmy gdzieś na usłudze i pastor kościoła, proszę Ciebie, która nas zaprasza, mówi, o, znowu znalazłam pióro, ciągle mi towarzyszył aniołowie. Bardzo proszę ludzi. Dla niej to nie było ważne. Dla niej byli ważni aniołowie. Tylko potem, jak wyciągnęliśmy ich na ewangelizację wszystkich, zaparkowaliśmy nasz samochód naprzeciwko komendy policji, wlazłem na samochód i zacząłem głosić przez mikrofon, aż wyszli policjanci z komendy, tak się patrzyli, tak? Oni mówili, jejku, co to jest? Ja mówię, ewangelizacja uliczna. Ale mówi, ale, no wy co? No mamy fajne miejsce, możemy wchodzić na busa, z busa normalnie głosić, mówię, super, komenda, jeszcze nas nagrają, rewelacja. Zaraz się całe miasto dowie o was. Całe miasto będzie wiedziało, że jest kościół. Ale to my inaczej to prowadzimy, ja mówię, naprawdę. Tu pióra, rozumiesz? A tam rozwolnienie. Kościół. Wiesz, o czym mówię? Badanie Jego prawdy, przebywanie z Nim. Zgłębianie Boga, poszerzanie się w wierze wymaga też odwagi. Odnajdowanie Bożych prawd wiąże się z opresjami, ponieważ prawda Boża jest w poniewierce. Ludzie, zrozumcie, diabeł nie chce, żebyśmy chodzili w wierze. Diabeł nie chce, żebyśmy odnosili sukcesy. Diabeł chce, żebyśmy bez przerwy próbowali opierać się na Bogu i życzyli Jezus ratunku. On tego chce. On tego chce. On chce, żebyś był Piotrowy, a nie Pawłowy. On tego chce. A Ty musisz być Pawłowy. Ty musisz być Pawłowy. Taki musisz być człowiek. A więc, aby rozbudowywać swoją wiarę, trzeba być aktywnym. Nie można oczekiwać, że ona sama się zjawi. Wiara Ci się sama nie zjawi. Ona Ci nie wprosi do życia. O wiarę trzeba zawalczyć. Kaznodziei Salomona 1:13. Postanowiłem
szczerze mądrość zgłębić i zbadać wszystko. Rozumiesz, co mówi kaznodzieja? Postanowiłem mądrość zgłębić i zbadać wszystko. On poszedł po całości. Musisz być szczery, musisz zgłębiać, musisz badać wszystko. Musisz chcieć zgłębiać, musisz chcieć badać. Musisz chcieć te rzeczy robić. Nie możesz być pasywny, nie możesz myśleć, że przyjdę na nabożeństwo, coś usłyszę. Nie możesz myśleć, o właśnie sobie przeczytam czasem Biblię jakoś tego, posłucham sobie kazania jakoś tego, książkę przeczytam i coś się zmieni. Nie, musisz być aktywny. Musisz mówić codziennie, Panie Boże, chcę więcej, głębiej, mocniej. Rozumiesz? Zrobię wszystko, odkopię wszystko. Potencjał, który posiadamy w sobie, jest potężny, ogromny. Mamy w sobie pełnię Boga. Jest to zupełnie wystarczające do tego, abyśmy osiągnęli wszystko w życiu. Każdą rzecz. Mamy w sobie całą potęgę nieba. To dlatego musimy do tego podejść bardzo poważnie i zrozumieć, że za pomocą wiary to wszystko możemy wydobyć. I tylko za pomocą wiary. To dlatego musimy pojąć, że o tą wiarę musimy zawalczyć. Musimy tego chcieć, pragnąć. To nie można w ogóle żyć na tym świecie, otaczać się ludźmi niewierzącymi, w ogóle siedzieć w tym niewierzącym systemie, rozumiesz, o co chodzi? Myśleć tym niewierzącym systemem, w ogóle myśleć, o, jestem z Bogiem, będę żył zwycięsko. Człowieku, albo religia cię wchłonie. Rozumiesz? Albo po prostu świat cię wchłonie, coś cię wchłonie. Zawsze jest tak, że najpierw wierzysz, a potem masz. Zrozumcie to. Wasza wiara jest kluczem. To potężny klucz do sukcesu. I nie ma nic więcej. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj byli rozbrojeni z tych wszystkich dodatkowych rzeczy pod tytułem są jeszcze jakieś Boże ingerencje. W ogóle cokolwiek się dzieje, wszelki manifest Boży jest związany z formą wiary. My mamy non-stop jakieś manifesty Boże. Co mnie to się dzieje? Cuda, znaki, kurcze różne rzeczy, wizje i tak dalej. Ale to jest związane z wiarą. To wiara. To jest wiara. Rozumiecie? Ja chodzę w wierze. Ja wiem, że chodzę w wierze. I ja wierzę o wszystko. Ja wierzę o wszystko. Przyglądam się na jakieś aspekty w życiu, których zupełnie nie znam. Przyglądam się. Jeśli ja mam zacząć w nich działać, to przede wszystkim uruchamiam wiarę tam. Cały czas też buduję moją wiarę. Cały czas też szukam. Czasami Agata mówi do mnie, ty jak patrzysz, mówi czasami na kogoś, to jakbyś rentgenem go prześwietlał. Patrzysz w ogóle, tak się gapisz, nie? Dlaczego ty tak się gapisz? Czemu tak patrzysz, nie? A ja cały czas szukam. Ja szukam przez cały czas. Ja jestem cały czas w aktywności poszukiwania czegoś takiego, że mam wyłączony umysł pod tytułem przy normalnej aktywności i że w ogóle ja nie szukam. Szukam. Posłuchajcie. Wrócę do tematu warsztatów proroczych. Bardzo proszę, naprawdę przesłuchajcie tego. Kiedyś Duch Święty mi powiedział tak. Nie ma nic bez dźwięku. I wszystko wydaje dźwięk. Ja to czytałem setki razy. Ale wtedy mnie olśniło. I mówię, to znaczy, że ty mówisz ze wszystkich stron. Że wszystko mówi. Wszystko mówi. Drzewa, ptaki, zwierzęta, domy, napisy. Wszystko mówi. I Bóg mówi tak, wszystko mówi. I teraz ja powiedziałem tak. I to jest przekaz duchowej rzeczywistości, albo powiemy tak. Ja mówię, to naucz mnie teraz, jak się mam nastroić,
na odbieranie tych wszystkich rzeczy w odpowiedni sposób. I ja się nauczyłem nastrajać na to. Ja ciągle coś słyszę, ciągle coś widzę. Rozumiesz? Słucham, jestem na siłowni i w ogóle ludzie, którzy są na siłowni, posłuchajcie, ludzie, którzy są na siłowni, rozmawiają o czymś. Ja modlę się w jakiejś sprawie, a oni mi dają odpowiedzi. Rozumiesz mnie? Ja jestem w stanie modlitwy, a człowiek rozmawia z drugim człowiekiem i odpowiedzi mi podaje. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, to jest rzeczywistość duchowa. To jest nastawienie się na to. Nastawienie. Jak to robimy? Przede wszystkim wierzymy w to. Ja w to wierzę. Ja na przykład uwierzyłem w to słowo, że wszystko wydaje dźwięki i nie ma nic bez dźwięku. Ja chodzę i słucham. Słucham, patrzę cały czas. Rozumiesz, o co chodzi? Przez wiarę. Przez wiarę. Wszystko się dzieje przez wiarę. Wszystko możesz przez wiarę. Bóg działa w twoim życiu przez wiarę. Nie masz żadnego innego oparcia. Jesteś bez wiary, kołuj wysoki. Nie posiadasz żadnego oparcia. Nie masz żadnego zabezpieczenia, jeśli nie masz wiary. Musisz nie tylko w wierze chodzić, ale musisz wiarę nabywać. Nie możesz być pasywny. Rozumiecie? Chcę wam to zostawić. Chcę, żebyście wiedzieli, że to jest coś, co my otrzymaliśmy. Na zawsze, na stałe. Nie musimy ciągle pukać gdzieś i czekać, aż Bóg coś powie. Nie musimy, rozumiecie? Nie musimy oczekiwać pomocy od Niego jakichś. Możemy tworzyć, kształtować. Rozumiesz? Możemy to robić. To jest bardzo ogólne poselstwo, ale chodzi mi o to, żebyśmy na maksa, jako ludzie, którzy chcą tej prawdy, którą tutaj głosimy, wyeliminowali wszystkie te zbędne rzeczy. Zostańmy na tym, co jest prawdziwe. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlę się, aby te słowa, które dzisiaj były tutaj głoszone, dotarły głęboko do wszystkich dusz. Modlę się, Duchu Święty, żeby każdy z nas był człowiekiem, który z tego skorzysta na maksa. Ojcze, ja chcę, aby każdy z nas był człowiekiem, który wykorzysta te słowa na tej konferencji do swojego własnego sukcesu. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.